Cześć kochani, witam Was w nowej odsłonie. Dzisiejszy odcinek, słuchajcie, będzie właśnie tutaj o nowej odsłonie MCMA, nowych perfumach, które w końcu dostałam. Były małe perypetie, żeby go otrzymać. Niestety MCM się tutaj nie spisał, no ale w końcu stanęli na wysokości zadania i dostałam te perfumy. Dlatego dzisiaj Was serdecznie zapraszam na mój kanał Faux Premier. Witam tych zarówno nowych, jak i starych tutaj widzów i zapraszam właśnie do odsłony bardzo nietypowego zapachu i bardzo pięknego, który za chwilę Wam przedstawię. Dzisiejszym jakby gościem programu, a w zasadzie bohaterem głównym programu jest MCM, ta mała torebeczka z pięknym tu emblematem, słuchajcie, właśnie ze skóry tutaj ta obudowa i z jego signature, tym backpack, czyli właśnie tym tą ala walizeczką, która jest bardzo popularna i tym plecakiem, który jest bardzo tutaj popularny. Tak MCM zdobył właściwe swoje uznanie tutaj na świecie. On jest bardzo tutaj, słuchajcie, rozpoznawalny i pożądany. No ale ja jak zobaczyłam właśnie tą piękną kreację, a w związku z tym, że mam tutaj jakby sentyment właśnie do tej marki i postanowiłam kupić ten zapach. Tym bardziej, że słuchajcie, czytając tutaj opis właśnie na stronie internetowej, były takie nuty, które szczególnie zawsze mnie przyciągają. W związku z tym, że był lockdown w Londynie i nie można było wyjść do żadnego sklepu ani powąchać, poniuchać, powiedziałam sobie, a dostanę w końcu jakiś taki prezent w ciemno i tak to się stało. Ten zapach został stworzony w 2021, więc jest absolutnie nowy. Słuchajcie, przez nosem tutaj tego zapachu, jak sobie tutaj podpatruję, był Clement Gavary i słuchajcie, topowe nuty, czyli te główne nuty tutaj, które możecie wyniuchać, to jest właśnie brzoskwinia, malina, jest też pełnia, jaśmin. I co najbardziej mnie zaintrygowało, właśnie te liście fiołka oraz jest to nuta wanili, drzewa sandałowego i ambroksu. Oni lansowali te perfumy, przynajmniej tak jak to czytałam, jako unisex, czyli generalnie lansują go na stronie tutaj dla kobiet i dla mężczyzn. Słuchajcie, i te liście właśnie fiołka bardzo, bardzo mnie zaintrygowały. Stwierdziłam, a czemu nie? Lubię właśnie takie zapachy kwiatowo-pudrowe, a zwłaszcza, że jest też ta nuta taka troszeczkę rzeźsza. No i słuchajcie, postanowiłam właśnie, że zostanę skuszona przez tą piękną kampanię tutaj, którą przygotowali właśnie na jakby lansując właśnie te perfumy. Powiem Wam, że ta buteleczka też sprawiła, że na pewno byłam bardziej skuszona, bo tak jak tutaj widzieliście w odcinku właśnie odnośnie nietypowych butelek perfumeryjnych, perfum właśnie. Ja serdecznie Was zapraszam, jeżeli jeszcze nie oglądaliście tego odcinka, to ja tu wstawię właśnie w tym magicznym rogu. To gorąco Was polecam i właśnie to jest jedna właśnie z takich, słuchajcie, pięknych butelek, kiedy zastanawiacie się, jakie to jest piękne prezjozo. Jedni mogą uznać, że jest to kit, inni, że hit. Ja natomiast bardzo sam skuszona, ja lubię, słuchajcie, MCM-a i mając właśnie, będąc fanką tej marki, mając właśnie takie cóżko na toaletce, czemu nie? A jeżeli jeszcze na pewno z nut tutaj i z używania mojego, tak sobie pomyślałam, że może być moim bardzo ulubionym zapachem, no to działa jeszcze dodatkowo pozytywnie. Słuchajcie, ale ja Wam tutaj prysnę na wizji. Szkoda, że Wy nie możecie właśnie tych akordów tutaj poczuć, ale on jest na pierwszy rzut bardzo cytrusowy. To są takie nuty rześkie, cytrusowe. Ja tu czuję, słuchajcie, tą brzoskwinię. Ta brzoskwinia dodaje takiej delikatnej słodkości, natomiast maliny, wiadomo, takiej cierpkości, ale on się wydaje na pierwszy rzut oka, oczywiście nie można tutaj mówić rzut oka, ale nuchnięcie właśnie taki bardzo mega świeży, w ogóle nie koloński, bardziej zaokrąglony właśnie przez tą brzoskwinię. Natomiast nieco później wychodzą właśnie te fiołkowe liście
zaokrąglający jakby ten zapach i dający taki właśnie pudrowy ton. Ja Wam powiem, że ja go pryskam właśnie tutaj na sobie i właśnie też na moim dziecku i powiem Wam, że u niego on wybrzmiewa bardziej tak właśnie cytrusowo i bardziej tak, bym powiedziała, kolońsko. Natomiast jest to taka zmodernizowana woda kolońska, która jest bardziej właśnie dla młodej publiki, dla młodych ludzi. Natomiast na mnie on wyraźnie robi się lekko pudrowo rzeźki, bo jest cały czas wyraźna ta brzoskwinia i delikatne liście tu fijołka. Nie pokazałam też to pudełeczko. To pudełeczko jest też przepięknie, słuchajcie, zaprojektowane. Przypomina właśnie taką teksturą, taką leather-like właśnie obudowę. Słuchajcie, naprawdę bardzo pięknie podane, oprócz tego, że no customer service jest bardzo dziwny i okazuje się, wysłali paczkę gdzieś indziej, później okazało się, że to nie była moja paczka i stan z dużym opóźnieniem, to naprawdę jest to bardzo piękne opakowanie, bym powiedziała majstersztyk, wygląda przecudnie. Ja sobie czytałam tutaj też taki feedback od ludzi, którzy też kupili w ciemno i uważają, że to jest jedna z lepszych kreacji MCM, a słuchajcie, tym bardziej, że to jest ta wersja limitowana, to jeżeli ktoś lubi, ktoś zbiera albo jest fanem właśnie MCM-a, to na pewno ją powinien kupić. Ona kosztowała 65 funtów. Słuchajcie, z okazji właśnie tutaj na jajeczko, czyli tutaj na Easter, na Wielkanoc, był jeszcze dodatkowo rabat 10%, więc oczywiście tutaj shipping jest bezpłatny, więc nie płacimy nic, ale zawsze dodatkowe tutaj, dodatkowy rabat, jaki macie. Powiedzcie mi, jak Wam się podoba ta wersja. Ja Wam tutaj zbliżę, ale naprawdę powiem Wam, jest to majstersztyk. Ja tu sobie czekam, kiedy one się utlenią, ale wszyscy twierdzą, że właśnie robi się taki pudrowy, troszeczkę cierpki i tu jedna osoba właśnie napisała, że on jest taki właśnie troszkę drzewny w wykończeniu za kilka godzin, ale jest mile zaskoczona właśnie, że marka, która właściwie nie specjalizuje się w takich kreacjach, wypuściła coś takiego pięknego. Ja Wam powiem, że ja się też kieruję butelkami, nie tylko nutami, które możemy znaleźć. I czasem wydaje mi się, że właśnie ta wizualizacja to właśnie jakby bycie przyciągniętym do butelki czasem na mnie na tyle działa, że zapach mi się podoba. Nie wiem, jak jest to w tym wypadku, ale ja przeczytałam te nuty i wiedziałam, że ten fijołek gdzieś tam i może ta brzoskwinia i ta nuta właśnie lekko drzewna będzie moja, a nie będzie na tyle silna, żeby mnie męczyć tutaj właśnie na nadchodzącą wiosnę i lato. I tak też się stało. Także moja pierwsza opinia, zobaczę, jak to będzie po dłuższym noszenie, jeżeli będę z tym perfumami dłużej, jest na tak i gorąco Was zachęcam, żebyście, jeśli tylko możecie, spróbowali. Słuchajcie, z nowości jeszcze, ja chciałam tu wspomnieć, że ja jeszcze mam kilka właśnie kosmetycznych nowości, między innymi błyszczyk i pomadkę, którą możecie widzieć w tym odcinku, widzieliście w poprzednim. To są nowości Too Faced, zaraz Wam pokażę ten magiczny kuferek, który kupiłam. Słuchajcie, ten magiczny kuferek, który kupiłam i magiczną pomadkę, to jest z takiej selekcji maka, słuchajcie, Cacao Friend i właśnie to jest taka ekscentryczna, mocna, malinowa nowa czerwień, którą mam i tutaj przełamaną właśnie, słuchajcie, błyszczykiem. Przepraszam za te odgłosy. O, zobaczcie, bardzo piękna taka edycja limitowana. Ja w związku z tym, że miałam na nie ochotę, kupiłam. I słuchajcie, magiczny kuferek. On był chyba z limitowanej oferty jakieś dwa lata temu, albo na pewno nie rok temu. I słuchajcie, do środku macie przepiękny bronzer. Ten bronzer może wygląda trochę za ciemna jest ta obudowa, tak szczerze między nami, ale ten bronzer pachnie czekoladą. Macie wrażenie, że malujecie się czekoladą i niekoniecznie, nie jestem przekonana, czy będę chciała go dotknąć, ale pokażę Wam też. I oczywiście dwa hity tutaj z Too Faced, a mianowicie Better Than Sex, to jest wersja wodoodporna, ja mam też zwykłą, i Lip Injection, który właśnie bardziej daje Wam taki właśnie plump efekt tych ust, właśnie takich konkretnie tutaj podkreślonych. Także nie mogę się doczekać, będę na pewno to testować. I słuchajcie, nowy cienik, który też mam dzisiaj
na sobie, a mianowicie to też jest edycja, słuchajcie, Too Faced, chyba sprzed 2 czy 3 lat. Ja nie wiem, czy je w ogóle tu ją widziałam. Przepiękne, słuchajcie, cienie, trochę a la MAC, właśnie takie chromowe i na pewno będę je używać, testować. Dzisiaj mam kilka. Dajcie znać, czy Wam się podobają. A czy w ogóle jesteście zwolennikami Too Faced'a, bo teraz widzę, że coraz więcej ludzi jakby odwraca się od Too Faced'a. Natomiast ja bardzo lubię. Widzę, że to światło tu mnie trochę szwankuje. Słuchajcie, piękna pogoda, więc ja uciekam zaraz na dwór. Ale dajcie koniecznie znać, właśnie co sądzicie w dzisiejszym odcinku, to o tych perfumach. Czy macie właśnie, bo wiem, że MCM wydał też inne perfumy, czy macie coś właśnie z MCM-a, czy lubicie tą markę i czy właśnie też kierujecie się czasem tylko butelką, a niekoniecznie tym, co jest w środku. Zapraszam Was oczywiście do subskrypcji, do lajkowania, do zostawienia komentarzy i oczywiście do zobaczenia w następnym odcinku. Życząc Wam miłego dnia, uciekam, tak jak powiedziałam, na dwór na spacer. Do zobaczenia, pa, pa.